Okej okay, pany, tierlista dżunglerów. A więc. Od razu chciałbym na zaznaczyć, że. To, co teraz tutaj zobaczycie, te postacie, które będę tutaj wrzucał do tych tierów, to jest tylko i wyłącznie moja opinia, poparta jakimiś tam doświadczeniami, powiedzmy z Rankeda i z streamów i tak dalej, które tam oglądałem. Wiadomo, że możecie się ze mną nie zgodzić, wiadomo, że niektóre postacie mogły być faktycznie tier wyżej, tier niżej według was. Tak jak mówię, to są moje, opi to moje opinie. Postaram się też, żeby gdzieś tam moje opinie nie były influencowane tym na przykład, że ja mam jakąś, jakąś dobrą emocję względem danej postaci, typu na przykład Sukiomi, ostatnio zaczęła lubić grać, to postaram się, żeby ta tier lista była jak najbardziej rzetelna, jak najbardziej trafna, żeby ktoś, kto mniej więcej nie gra w Smite, albo dopiero zaczyna grać, miał jakiekolwiek tam pojęcie o tym, jakie postacie są dobre, a jakie nie. Biorę pod uwagę, prawda, ogół jakby całej gry, a nie tylko powiedzmy, e, nie tylko powiedzmy tam jakby poziom Master, Grand Master i wyżej. Także zobaczymy i, i... tak, zaczynamy. Zacznijmy od tego, że ta tier lista to będzie tier lista tylko dżunglerów, tak jak wam mówiłem. I o co chodzi? Chodzi o to, żeby nie wpaść w błoto do rzeczy. Powiedzmy sobie, pierwsze, jakie te tier listy będą. Które to które, nie? Ogólnie, według mnie, SS. To jest coś takiego, że w, każde, że w każdej grze to jest kurwa ban, w każdej grze to jest y, pik, jak nie jest zbanowany i postać, która dosłownie może kierować gierki samoistnie 1V5. No takich postaci teraz nie ma. Wiadomo, jest jakiś tam tor jakiś Suzano, no ale to nie są takie postacie SS, nie ogólnie SS to bym dał tego. Wieloryba, jakby jakby przed nerfami. Teraz bym go dał S. Ale zaczynajmy, Będziemy sobie tylko dżunglerów robić. <laughs> Więc tak, na sam start. Aokłang. Tu jest. Widać moją myszkę w ogóle? Nie widać. Dobra, ale Aukwang, kurwa. No, Aukwang to bym tak dał. Hmm. Fajna postać. Ogólnie, no to mówię, no. Magowie są teraz OP. Jak akurat coś ciekawego, jak sąsiad zaczął wiercić, okej, okay, okej, okay, na, najgorzej, najgorzej. Aukwanga bym dał tak gdzieś A, bym powiedział. Bo on nie jest jakiś najlepszy, w sumie nawet nie. Bym B nawet dał. Potem jeszcze będziemy mogli to rotować jak ktoś. Aukwang, fajna postać. Magowie teraz są bardzo mocni, a jak jego zbudujecie po full, po full pizdę, no to w miarę fajnie ta postać działa później. No, także na początek mi się wydaje też, jak, zajm jak się ta tier lista trochę zapełni, to będziemy to trochę uzupełniać. <noise> Więc dajmy a na razie na B. <noise> Teraz tak. Arachne. Nie, no, arachne to D idzie. Arachne to idzie D. Teraz wszyscy autoatakerzy niestety no, w mecie wypadli, bo itemki są straszne. Wszyscy tacy jak Suzano, Thor, Satanatos i tak dalej są najlepsi, bo. No bo macie te, nie? O, sorry, man, sorry, man. E, no, bo macie po prostu w mecie ich, nie? I macie dobre itemki. Eee, dobra, teraz tak. A Wilix. A Wilix, Bym dał mniej więcej na tym samym pułapie co AO. Może bym dał A. A. Wilix to jest taka fajna postać, że jakby zawsze możecie sprawić, że ona jest viable, nie? Bo jak macie jakiś podrzut w teamie, właśnie Bakusa albo Geba albo cokolwiek, nie? jej ult to jest mega no, mocny, więc za każdym razem. No, siada ta postać teraz w mecie. Siada, siada. <grym> mm -mm. Ale chyba bym ją dał do B, mimo wszystko. Nie dawałbym jej wyżej niż AoK Uang, raczej. <grych> Tego damy tak. <grych> e, e, e. Kolejna postać Baka. Nie no Baka to jest Baka to jest do wyjebania tak naprawdę. Powiedziałbym, że Baka jest trochę lepszy niż Arachne, bo <grych> jest w stanie więcej zrobić w early, jest w stanie więcej zrobić w mid game'ie, a Arachne w sumie więcej stanie zrobić w late'cie. Na razie dajmy tak. Baka to sraka, no niestety tak, no niestety tak. <grych> No, dałbym go do D. Baka to teraz niestety no nic nie robi w, przy tej mecie na, na skile, Więc Antwort. Teraz tak, Bastet. Bastet to jest postać, którą ja. Gdzie ona poszła? Bastet to jest postać w ogóle, którą ja bym wyjebał, bo. Bastet niestety ma taki problem, że ona w early jest dobra, w mid game jest w miarę dobra, a w lecie ona nie robi kompletnie nic. Ona w lecie ci zrobi mniej niż Arachne i mniej niż Baka. Przez to, jak się źle skaluje ta postać. Więc no, nie wiem. Dałbym ją po prostu F I, i No może nie, e, może F to jest aż za, za, za bardzo, za, za zbyt zła ocena Bo wydaje mi się, że F to jest coś takiego, że, że już wiecie Postać kompletnie nadająca się do niczego Do early, do mid, do late, do rework'a I tak dalej, więc dam ją do D Dam ją do D mm. Teraz tak e, e, e. Kamazoc Dobra, Kamazoc jest spoko Dupy nie urywa ta postać Mimo, wydaje mi się, że, że mimo to, że meta jest dobra dla niego, to nie jest taki dobry przez ilość nerfów jakie dostał w ostatnimi czasy, w ostatnie parę lat, kiedy dosłownie ludzie pikowali go on cały czas na dżunglę, na solo, na mida. Więc dałbym go też do B. Dałbym go, bym go też do B. No, na razie to takie... Nic się tu więcej nie zmienia za bardzo. Uh, 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 teraz tak. Kolejna postać, Daji. No i Daji to już jest w końcu postać, która jest na pewno wyżej niż B. Tylko teraz pytanie, czy A, czy S? No mówię, w SS to raczej nie będzie nic. W SS to raczej nie będzie nic, bo nie ma takich postaci gigamocnych, które Solo kuś wakerują OP Broken. Tego damy po prostu do A. Damy do, A, do G, bo naprawdę jest mocna. Wydaje mi się, że jest wyżej niż ta trójka tutaj w B. Meta też jest dobra pod nią, tak jak mówiłem. I tyle chyba. Kolejna postać. Erlang. Erlanga traktujemy jako dżunglera czy nie? Chyba nie. Fenrir. No Fenrir to jest kompletnym niewypałem w tym sezonie, więc nie wiem czy go w ogóle też dać do D, bo kompletnie nie działa Fenrir w tej mecie. Ale wydaje mi się, że mimo wszystko jest wyżej niż Arachne, Baka i Bastet. Zdałbym go do C. Teraz tak, kolejna postać. Hibo. Hibo dostał buffy ostatnio, ale jakby no, nie widzi się dalej tej postaci. Mimo wszystko, tego chyba go dam do B. Wydaje mi się, że jest na tej samej pozycji, samej pozycji właśnie co e, Ao, AWILIX i Kama. Chociaż kurde dając, da dawać Hibo na tym, na tym, samym miejscu co został, to trochę nie bardzo. Bo Hibo jest trochę mocniejszy. Jakby było, dam go tutaj przed, dam go tu na sam początek. <grym> bo jakby było coś między A a B to bym dał Hibo coś pomiędzy. Ale tak to jednak no dam go na start właśnie tej, tego B. R, r, r. Kolejne. <noise> Hunbats. Ogólnie, Hunbats to jest bardzo fajna postać. Ja ją lubię. Ale nie chcę też, żeby jakby moja sympatia do danego Boga była spowodowana yy, tym, że ją da, ja dam wyżej niż powinna być. Chciałbym, żeby ta stylista była w miarę obiektywna. Mimo wszystko i w miarę trafna. <noise> Dlatego wydaje mi się, że jakbym dał Hunbatsa do A, to byłby to overkill. <noise> Dlatego wydaje mi się, że dam go po prostu do B. Ale znowu dawać go na tym samym miejscu co i Hibo i Avilix to trochę kegwu. Ale dam go na koniec tego B, bo wydaje mi się, że ta postać jest mega mocna. Bo przez tego ulta, przez to, że meta jest dobra na skill base championów, w, ulcie, w lecie jesteś w stanie. Czemu Avilix nie top? No bo nie. Więc chyba Hunbaca dam tutaj. Ale ale mówię, mało tych tieri. Fajnie jakby jeszcze byłoby jakieś A+, B+ i tak dalej. To byśmy mieli więcej pole większe pole do popisu, ale tak to ten. No, mniej więcej tyle zobaczymy. E, dalej. E, 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 o, o, kto tu jest dalej? Kali. Nie, no Kali to to mówię. Kali mimo wszystko jest wyżej niż niż Arachne Baka i Bastet według mnie, bo jakby zawsze jesteś w stanie ją więcej zrobić przez tego jej ulta i pasywkę. No ale meta jest kompletnie nie dla niej, nie? Więc w momencie jak więc w momencie, jakbyście mieli normalnie zagrać kali i nie macie mety pod auto atakerów, no to ciężko wam będzie cokolwiek zrobić. No a wiadomo, jak jest meta pod auto atakerów, no to, no to kali miażdży wszystkich i ban w każdej grze, nie? Alright Loki. Ogólnie Lokiego ja bym dał A, bo mega dobra jest ta postać teraz. No, meta idealna pod Lokiego, według mnie. Meta idealna pod Lokiego. Dlatego czekać, bo mi się wyjebał tu Podgląd, o Meta według mnie idealna pod Lokiego, no bardzo dobre itemy są pod niego, one shotuje wszystkich i tak dalej i tak dalej, nie jest to jednak Wyżej tier bo Bo tak aż dobry nie jest Natomiast no Merkury Co robimy z Merkiem panowie, powiedzcie mi co my z Merkiem robimy Merk to jest Niby kryty są w mecie, ale Merk teraz jest tyle CC-kuś w grze, jakieś karony, mit i tak dalej, jakieś sobki, niesobki i geby, że, że no ciężko jest Merkiem coś zrobić. Zazwyczaj wbijacie się po prostu ultem, forsujecie bitca na jakimś ADC albo na midzie i po prostu wychodzicie, nie? I czekacie aż reszta timu zrobi cokolwiek. No nie wiem, Merka bym w ogóle dał. No nie jest to jednak taki trash tier jak tutaj D, ale dałbym C, to jest max, gdzie bym Merka dał. A, 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 teraz tak. Dobra, zaczynamy. Dochodzimy do lepszych dżunglerów w końcu. Dochodzimy do lepszych dżunglerów. Czekajcie, bo się pogubiłem. Gdzie ja byłem? Ja byłem tutaj. Nemezis. Nemezis ostatnio buchy dostała. Nemezis ostatnio bufy dostała. I w miarę mi się wydaje nie widać i mimo wszystko i tak za dużo. Nie widzę, nie widać jej tak za dużo I nie mówię, że ten tier listy najebany będziesz robił, pytał cię ktoś o to zdanie? Czemu najebany? Wy musicie pamiętać, że jakby to jest tylko moje zdanie I jakby wy się możecie z tym nie zgadzać, jak chcecie sobie zrobić własną tier listę to sobie możecie zrobić Jak piszcie, teraz xd na czacie i tak dalej Ale no Ja też mimo wszystko staram się, żeby ta tier lista była w miarę trafna, żeby nie było coś takiego, że kurwa daje arachnę do S, tiera Ale no a zobaczymy. Dobra, teraz daję y, tego. Nemesis. Dobra, Nemezis bym dał tak. Tutaj czy tutaj? Hm, nie wiem. No raczej jest lepsza niż Fermi Kali i Merk. B bym ją dał tak. Dostała parę buffów ostatnio. Jest dobra na 1 V1, ma dobrą presję, dobre early w miarę. Dobry mid game bardzo. Raczej bym ją dał do B, raczej na pewno nie wyżej. Tak, tutaj ją dał. Tutaj ją zostawię w B. Teraz tak. Mm, mm, mm. Rat to jest ogólnie postać, której ja nie lubię. Rad to, jest, rad to jest ogólnie postać, której ja nie lubię. Ale tak jak mówię, nie chcę, żeby moje emocje względem danej postaci tutaj sprawiły, że dam jakąś ocenę mniejszą albo wyższą niż powinienem. Mimo że wiem, że rad teraz jest mocny i coś tam robi. Czy bym go dał wyżej niż Betir? Raczej nie. Ale znowu dawać go na tym samym tierze co Hunbaca. trochę mało tych, trochę mało jest tych, tych tutaj właśnie, tych, tych list, ale. Ale dobra, no, rata bym dał raczej tutaj. To A, bo raczej jest lepszy niż Betier. Też meta ładnie na niego siada i tak dalej, ale no mówię, no, ciężko. Rawan. Ravan mm -mm. daje spokojnie na. Rawana no, to jest postać, której no, nie trzeba wszystkim przedstawiać. No każdy wie, co ta postać robi. Jest mocna w chuj. Eee, teraz zwłaszcza. Także no, tutaj nie ma co się rozpowiadać nad tym. Serket. Serket jest mocna teraz, bo kryty są w mecie. To jest fajne. Na niej i na pewno jesteś w stanie więcej nią zrobić niż taki kurwa Merkury. Wbijasz się, forsujesz jakieś bicyłty. Ultujesz co to jest za tier lista? XDDD? Co jest w niej nie tak, Beret? No i, i teraz to mi się tak. Serket na pewno jest lepsza niż, niż tutaj Cetier. Dałbym ją do B raczej. Przez to, że kryty są fajne teraz na niej. Er, er, er. Set, nie no set to wypierdala, set to jest najgorsza postać już, że chyba teraz, nie wiem, no mówię... Miałem nikogo nie dawać do F, ale chyba seta dam do F, bo jakby no... no ta postać jest useless'em kompletnym, nie robi nic przez early, nie robi nic przez Midgame, nie robi nic praktycznie w lejcie. Więc, więc w F chyba, w, nie wiem, no ta postać jest kompletnie do wyjebania w tym momencie. Nie nadaje się do niczego praktycznie. To jest taki, porównałbym tego do starego Loki'ego. Stary Loki też nie robił nic przez całą grę, tylko split pushował i dopiero jak ma full build z potkami czerwonymi, to dopiero mógł coś zrobić. Dlatego raczej dam go do F. Teraz tak. No, no i wchodzimy na tutaj topkę. Suzano, no tutaj S -tier na bank. No tutaj nie ma, nie ma w ogóle co mówić. Nie ma nikomu co, co tłumaczyć, wiadomo Susano to solo kieruje gierki I tak samo Tanatos i tak samo tor. No to jest topka, to jest top 3, które tutaj nie trzeba, nie trzeba nic mówić więcej. Teraz tak. Sukiomi. Ostatnio polubiłem Tsukijomiego. Spoiler. No, no wiadomo, no to, to nie, nie jest chyba żadna niespodzianka, że to, to jest top 3, nie? Wiadomo. Mm, mm, mm. Teraz tak e, 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 Tsukiyomi, No, tak jak mówię, go ostatnio polubiłem. Ja bym go dał do A, ale nie wiem, czy A to nie będzie za dużo na niego. Nie wiem, czy, czy to dla go nie będzie za dużo. Bo też nie jest Nothing Special i wydaje mi się, że lepszy niż te niż Daji, Loki, Loki Rad i Ravana nie jest. No właśnie, dlatego mówię o co, że, że jednak mimo wszystko chyba go dam tutaj. Mimo że ja go bardzo lubię i dobrze mi się nim ostatnio gra, to nie chcę, żeby tutaj to zaważyło. I co? Już Chyba wszystko, nie? Chyba wszystkich junglerów przejechałem. Ominąłem coś? Dobra. Chyba tyle. Chyba tyle. Tu chyba widzę żadnego pafnier <laughs> jeszcze. Ta, no. No co wy byście zmienili? No to kogo wy byście dali wyżej? A kogo niżej? Ibo D, Awilix leci do S. No, może w grand master level, że to tak, ale my tutaj bierzemy ogół jakby. Nie nie tylko tam, gdzie ty grasz, beside you, tylko jakby ogół. 99,9% ludzi, którzy grają w tą grę. To Awilix nigdy nie będzie wyżej niż, niż A. Nie niż A, niż B. Sorry. To wy byście zmienili. Tak serio teraz pytam. Pele jeszcze nie dałem? Faktycznie pele ominąłem. No to pele bym dał C raczej. Nie, to nie jest nic wyżej, no mówię. Pele jest ta. Nie mówię, nie, nie jest to wyżej na pewno niż, niż to, co jest B. Pele teraz jest cienka. No, no to chyba tyle, nie, panie?